Cześć, witajcie. Planuję właśnie spędzić noc w tym brzozowym lesie, który jest właśnie przede mną. Idę tam też, ponieważ uważam, że będzie tam dosyć sporo rozpałki. W końcu to las brzozowy. Ale najpierw będę musiał sprawdzić, czy będzie tam odpowiednio dużo miejsca, bo wydaje się dosyć gęsty ten las, bym mógł rozwiesić mój hamak. A więc jestem w tym lesie. Jest tutaj, no, bądźmy szczerzy, troszeczkę za mało miejsca na rozwieszenie hamaka. Cóż, bardzo mało widać oczywiście w kamerze, ale o, pokażę tak. No, nie jest to komfortowe miejsce, więc idę szukać innego, a widzę, że już zaszło słońce, więc muszę się streszczać, bo niedługo będzie ciemno, a nie chciałbym po ciemku rozwieszać swojego schronienia, więc będę się zbierał. Mam ze sobą taki siatkowy woreczek, w który nazbieram właśnie oto tej rozpałki, ale najpierw wezmę się za jej pobranie. Zapomniałem również dodać, że wychodząc już z lasu, dojrzałem tu taki kawałek pięknej brzoski i wystarczy mi to chyba na wszystkie elementy ogniska. Od najcieńszych patyczków do tych najgrubszych patyków i to byłoby na tyle. Niestety, nie udało mi się znaleźć żadnego sensownego miejsca na biwak, więc spędzę noc w starym sadzie. Ognisko już płonie, więc czas przyszykować coś do jedzonka. Moja kolacja będzie dosyć oczywista. Będzie to po prostu kiełbasa, chleb i pomidor. Zagotuję też sobie wodę na herbatę, by rozgrzać się przed nocą. Wziąłem sobie patyk, by upiec kiełbaskę, aczkolwiek pamiętajcie, by starać się nie ścinać żywych drzew. Czas nabić kiełbaskę i prosto na ogień. Posłanie mam już gotowe. Ogień się pali. Mam też nadzieję, że do rana
będzie trochę żaru, żebym nie musiał z powrotem szukać rozpałki. Kładę się spać. Do jutra. Cześć, witajcie. Jest już godzina 6:00. Wstałem dosyć wcześnie. A teraz spójrzcie, co tu znalazłem. I to ile tego jest. W paru minutach zbierania mam już wystarczającą ilość jarzyn, by przygotować sobie mus. Po moim ognisku nie zostało już nic oprócz sterty popiołu i dwóch obałków drewna. Na szczęście jest to brzozowe drewno, więc pobiorę z niego korę. Kora już jest. Jest też troszeczkę wilgotna, ale w środku będzie sucha. Mam jednak to szczęście, że jest to stary sad, więc jest tu dużo uschniętych gałęzi, jak ta. I ona jest suchutka i będzie się na pewno dobrze palić. Teraz z zebranych wcześniej jarzyn przygotuję sobie musik. A zrobię to w bardzo prosty sposób. Doleję wodę, żeby mi się nie przypaliły. Może troszeczkę więcej. O. I następnie i rozgniotę. Oczywiście ciężko będzie zrobić tak, żeby wyglądało to jak po zmiksowaniu w blenderze, ale jestem dobrej myśli. W kadrze mogliście również zauważyć butelkę po słodkim napoju o smaku cola,
ale spokojnie, wyrzucę ją do pojemnika na śmieci i na pewno tu nie zostanie. Będąc w takim starym sadzie, można sobie uświadomić, jak modyfikowane są teraz jabłka. To jest jabłko, które myślę, że nigdy nie widziało jakiegoś nawozu i oprysku. A jeśli widziało, to już dawno, dawno temu. Jabłko jest naprawdę bardzo malutkie, ale jest też naprawdę smaczne. Mój musik już się zagotował i teraz muszę poczekać, aż odparuję część wody i będzie naprawdę smaczny. Nie pokazywałem Wam jeszcze mojego schronienia, a jest to tarp z Decathlona o wymiarach 295 cm na 285 cm. Wiem, rozwiesiłem go do góry nogami. Bardzo wczoraj się spieszyłem i tego w ogóle nie zauważyłem. To jest ten napis, który powinien być po drugiej stronie. A to też moskitiera z Decathlona. Hamak również z Decathlona. I śpiwór w wielkim nieładzie. To jest śpiwór McKinney. Mój mus jest już gotowy, ale postanowiłem poczekać jeszcze chwilę i wstrzymać się z jedzeniem, ponieważ dowiedziałem się od miejscowych rolników, że mniej więcej o godzinie 8 przyjeżdża tutaj piekarz, który... Nadszedł najsmutniejszy czas podczas biwaku, czyli czas się pakować i wracać do domu.
zbliża się już nieubłagalny koniec mojego biwaku, ale chciałbym, żeby każdy z Was zostawił łono natury takie, jakie je zastał. To nie jest nasz dom. Pamiętajcie o tym. Dzięki za obejrzenie. Cześć.